No więc proszę Państwa, tak jak zapowiedziałem, dzisiaj gośćmi radia jestem, no co prawda przez telefon, w związku z sytuacją, którą mamy i odległością, tak samo jest muzyk Joszko Broda wraz z żoną Deborą. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Witam serdecznie. No wiadomo, no dzwonię w sprawie takiej, wydawałoby się oczywistej, mamy Międzynarodowy Dzień Dziecka i Państwo jako taka wielodzietna rodzina są jak gdyby idealnym przykładem tego, że można w świecie współczesnym, który pędzi gdzieś nie wiadomo gdzie, być rodziną, która żyje własnym rytmem, według własnych zasad. No i o tym chciałbym dzisiaj porozmawiać, jeżeli pozwolicie. No ja na początku chciałbym wszystkich serdecznie pozdrowić w Istebnej. No Istebna to jest moje serce, ja tam się urodziłem i wychowałem wśród fantastycznych ludzi w takim pięknym przysiłku na Zaodziu. Właściwie w środku lasu jest to Zaodzie. Także wszystkich serdecznie pozdrawiam, moich kolegów. Chodziłem do dwóch szkół i na Zaodzie i do Istebnej Centrum, więc to grono kolegów się poszerzyło. Wszystkich Was serdecznie pozdrawiam, jak nas słuchacie. Dziękuję. No a odpowiadając na pytanie, no to stworzyliśmy taką rodzinę, ponieważ no, życie jest najcenniejszym darem, jaki można zobaczyć w ogóle, jakby w świecie, we wszechświecie. Nie ma nic cenniejszego i pamiętam słowa wielu starszych ludzi, których się pytałem, takich bardzo już sędziwych, których się pytałem, co by w życiu zmienili, co by chcieli jeszcze jakby poprawić albo inaczej zrobić w życiu. No to oni wszyscy mówili, że żałują, bo że mogli mieć więcej dzieci. Że nie zdecydowali się na dzieci, a teraz widzą, że mogliby mieć jeszcze dzieci. I to mi tak jakoś utkwiło w sercu. Przez lata sobie o tym myślałem. No i tak mi jakoś to zostało. No ale na Zaodzie u nas też, no tam ciocia właśnie Bockowa miała chyba, ja już nie pamiętam, 9 czy 10. Standardowo to takie rodziny 7, 6, no to tam nikogo nie dziwiło. Na Tynioku wiem, że u nas w zespole góralskim mojego tatusia, no to Adam Sobul, znany muzyk. No to też z wielodzietnej, tak? Też z wielodzietnej rodziny. Adam mi kiedyś opowiadał, jak mamie po prostu tam, jego mamie zabrakło w tym starym dowodzie osobistym takich rubryczek no tak, do wpisywania dzieci i urzędnicy mieli taki duży problem. Ja nie wiem, ile tam było u Adama rodzeństw. Nie wiem, czy ich było 12 czy 11, jakoś tak. No właśnie, no, bo chcę dzisiaj porozmawiać może nie o rodzinie Adama Sobola, też muzyka, ale to o waszej rodzinie. Jakbyście mogli przybliżyć taki dzień, no nie można powiedzieć standardowy, bo przy wielodzietnej rodzinie jak gdyby, no też są pewne standardy, które, ale jak ten dzień u was, jak to wygląda? No, jest blokada na przykład łazienki o poranku, czy jest to jakoś, no powinno to być chyba, macie to wypracowane jakiś system, nie? Wie pan co, nie, jest zupełnie spontan? Normalnie. Zupełnie jest normalnie. Czasem właśnie ktoś zadaje pytanie z moich znajomych, ale często też właśnie dziennikarze, na przykład jest takie piękne pytanie, które po prostu powoduje uśmiech na ustach moich wszystkich pociech. Ile bochenków chleba zjadamy dziennie? No bo nawet jest 13 w chałupie. No tak. No i jak odpowiedzieć na takie pytanie? No normalnie. Tyle, ile zjada 13 ludzi. No jak jest w rodzinie czwórka, tata i dwoje dzieci i mama,
No to zjadają tam jakąś ilość, no to trzeba pomnożyć razy tą ilość, nie? No, Tak ale. samo z łazienką, tak samo ze wszystkim. No, zarządzanie się trochę różni, zarządzanie w różny sposób. Faktycznie tu jest taka różnica, że pewne standardy są inne. No, ja może dam Deborkę do No tego, właśnie, czego się chciałem też boi. panią Deborę zapytać, bo wiem, że ona z takiej wielodzietnej rodziny pochodzi. Tak, ona pochodzi z wysoko wielodzietnej rodziny. Ona ma 11 braci i 3 siostry. Tam jest 15 dzieci. Już daję do telefonu. O, dziękuję bardzo. Dzień dobry. Witam serdecznie. No właśnie, chciałem jak gdyby nawiązać do pytania, czy będąc wychowując się w wielodzietnej rodzinie, ma się później w przyszłości jak gdyby zakodowane, że taką rodzinę warto powielić, już założoną własną? Miała pani takie pomysły, czy To znaczy, przemyślenia? akurat w moim przypadku to tak było, ponieważ ja zawsze chciałam mieć taką dużą rodzinę, ponieważ moja rodzina jest bardzo fajna i jakby stworzyła taki specyficzny klimat, który jakby do dzisiaj się rozwija. Natomiast no, nie jest to jakaś taka reguła, która musi dotyczyć wszystkich. Jest wiele osób, które też znam takie historie, gdzie właśnie absolutnie po wychowaniu się w wielodzietnej rodzinie nie wyobrażają sobie, żeby coś takiego powtórzyć, więc to nie jest żadna zasada. Czyli co, kwestia atmosfery panującej w rodzinie, nie? Nie kwestia Znaczy liczebności? ja myślę, że tak, no kwestia atmosfery, kwestia tego, jakie stworzy się więzi, kwestia, jakie są relacje, jakie są priorytety, jaka jest hierarchia wartości. Tutaj się bardzo dużo czynników na to składa. Bo wy dosyć mocno nad tym pracujecie, z tego co wiem. Wybraliście nawet formę edukacji domowej. Nie posyłacie dzieci do szkoły, tylko sami. Ja rozumiem, że w tym podstawowym zakresie, bo tam jednak potem na wyższym poziomie to już edukacja. Tak, no ta edukacja, która jest taka obowiązkowa, tak, czyli kiedy obowiązuje obowiązek szkolny, tak zwany, no to my realizujemy go w domu. Znaczy teraz, no to w ogóle cała Polska jest w edukacji domowej, więc Dla was nic nowego. nic nadzwyczajnego no, w dzisiejszych czasach, więc każdy wie, jak to. Znaczy to nie jest tak, jak ma każdy, bo jednak my nie mamy tak, że ktoś codziennie sprawuje jakiś tam nadzór nad tym, żeby dzieci jakieś zadania zrobiły, tylko sobie sami to układamy. No i edukacja domowa no, jest takim pomysłem, który już realizujemy 10. rok, czy 11., już nie pamiętam. I no, jest to taki pomysł, który jest związany zarówno właśnie z budowaniem więzi, z budowaniem relacji, ale też z podejściem do edukacji, do w ogóle samej istoty edukacji, ale też tego, co my w życiu robimy, czyli wiadomo, Juszka jest muzykiem, nasze dzieci też z nami grają, śpiewają, więc też jakoś tak dużo czasu na to poświęcamy. No i jakby siłą rzeczy. No jasne. I jeżeli mogę właśnie o te doświadczenie kilkunastoletnie czy dziesięcioletnie dopytać, jeżeli chodzi o edukację domową, jak pani ocenia teraz, patrząc z perspektywy, no bo wymaga to więcej jednak wysiłku od państwa, bo zwykłej takiej standardowej edukacji ubieramy dziecko, odprowadzamy do szkoły i powierzamy jak gdyby jego wychowanie nauczycielom, którzy są mniej lub bardziej kompetentni. Natomiast jeżeli dzieci zostają w domu, no to ta cała ten ciężar spada na was. To, aby te dzieci, wiadomo, znacie się doskonale i potraficie wyczuć każde zachowanie dzieci. I jak to się przekłada? Czy to jest lepsze rozwiązanie? Znaczy, przede wszystkim to jest tak, że ta najważniejsza część pracy, która jest do zrobienia z dzieckiem, to ona, czy dziecko chodzi do szkoły, czy ono jest w edukacji domowej, to i tak spoczywa na rodzicach, ponieważ żadna szkoła nie zajmuje się dzieckiem w sposób taki subiektywny, czyli no, szkoła to tam ma jakieś tam swoje standardy, swoje ocenianie i tak dalej, natomiast i zajmuje się tym, żeby jakoś tam dopasować dzieci do jakiegoś tam. Do jakiejś średniej z potencjału, tak można powiedzieć. Natomiast rodzice są od tego, żeby zająć się dzieckiem konkretnie i jakby tak osobowo,
I no, żadna szkoła, żaden, nawet najlepszy nauczyciel tego za nas po prostu nie zrobi. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że wcale nie jest tak, że jak rodzice wysyłają dzieci do szkoły, to mają jakoś tam łatwo, że tylko ubiorą i wyślą, Nie, ja to tak bo uprościłem dość mocno, to wiadomo. co chwila są jakieś tam sprawdziane, albo trzeba coś przynieść do szkoły, są jakieś wywiadówki, więc tej roboty też jest dużo, tylko ona jest po prostu inna. I ja myślę, że to bilans jest taki, że no może troszkę więcej jakby tego zaangażowania trzeba w edukacji domowej, chociaż może nawet niekoniecznie. Zależy od szkoły i zależy od koncepcji edukacji domowej, tak bym powiedziała. Natomiast u nas jest to, że jakby ta odpowiedzialność za edukację spoczywa na nas. I może to się może wydawać, że to jest jakby trudniejsze, tak? No, bierze odpowiedzialność, no to no, bierze się coś takiego na siebie, a tutaj można, że tak powiem, tą odpowiedzialność przerzucić na kogoś innego. No ale jakby jest to taki kierunek, który daje wolność i wolność wyboru i taką, że człowiek naprawdę może się sam zastanawiać, a ten młody człowiek nad tym, co chce w życiu robić, i to są jakby jego wolne wybory. No, ale jeżeli wejdę w słowo, no właśnie, co chcę w życiu robić, ale tu są jednak też pewne jakieś ograniczenia, bo operujemy pewnym środowiskiem, państwo jesteście muzykami i dzieci jak gdyby idą w tym kierunku. I nie ma na przykład, znaczy nie wiem jak jest, czy jest coś takiego, że ktoś na przykład chciałby nie być artystą, na przykład informatykiem, gdzieś ścisłe przedmioty bardziej by mu odpowiadały. To znaczy u nas jest tak, że dzieci mają rozmaite pomysły, w ogóle nawet takie, które jakby nigdy w życiu bym na to nie wpadła, że takie mogą mieć, więc to nie jest tak, że wszyscy muszą tutaj zostać artystami i nawet też nie ma w ogóle takiego wymagania u nas, chociaż tworzymy rodzinny zespół muzyczny, ale to jest jakby takie zajęcie, jakby my nie mamy czegoś takiego, że tak jak, bo na przykład w tych takich pakietach szkolnych jest, że dziecko już w pierwszej podstawówce tam rysuje i koloruje i wybiera sobie, kim by chciało być w przyszłości i to wszystko jakby tak już się pod kątem zawodu wybiera i tak się cały czas o tym mówi, a u nas to tak nie jest i dzieci mają tak naprawdę dzieciństwo takie, w którym mogą się skoncentrować na tym, że mają, a właśnie przeżywają dzieciństwo, a potem nagle wybuchają tak u nich takie jakieś zainteresowania. I taka refleksja, że o, ja bym chciał robić to, a ja bym chciał robić tamto. No No i bo... też nie jest tak, że my jesteśmy, bo edukacja domowa to się kojarzy z tym, że my jesteśmy w domu i z nikim się nie spotykamy, tylko siedzimy w domu. Ale to tak nie jest. Nie. Bardziej adekwatną nazwą jest edukacja pozaszkolna, czyli nasze dzieci spotykają się oczywiście, no nie teraz, bo teraz wiadomo, jaka jest sytuacja, ale Tak. jak nie ma takiej sytuacji jak teraz, no to się spotykają z bardzo dużą ilością osób. My też dużo podróżujemy, poznajemy różne miejsca, różnych ludzi, więc. No właśnie, ja znam ten model mniej więcej, bo swego czasu nie pamiętam już autora, ale czytałem książkę, a nie chodziłem ani jeden dzień do szkoły, czy jakoś tak tytuł jest, Tak, Andrzej Stern. francuski. Tak, Andrzej Stern. No właśnie. I tam mniej więcej z tego, co pamiętam, było takie podejście, że jeżeli dziecko chce pół dnia zajmować się jedną rzeczą, to mu się po prostu pozwala tym do końca zająć, tak? Aż, że tak powiem, przetrawi temat jak gdyby rozwiąże, tak? I u was też tak jest? Tak. No zasadniczo jest tak, że dzieci jakby mają właśnie takie coś, że jak już się czymś zajmą, no to niech się tym zajmują. Nie ma czegoś takiego jak plan lekcji sztywny. Także 45 Oczywiście, minut dzwonek i zmieniamy. nie, to w ogóle nie sprzyja. Nie sprzyja to procesowi edukacji, też nie sprzyja procesowi edukacji takie ciągłe zmienianie tematu. Po prostu skakanie z tematu na temat, czyli z lekcji na lekcję. Bo to jakby nie potrafi, nie daje takiej możliwości, żeby jakoś tam się zagłębić, bo najważniejsze jest to, żeby się jakoś tam zafascynować czymś. No to się tak nie dzieje na dyktando, na rozkaz.
No właśnie, a ja bym jeszcze chciał dopytać odnośnie, bo tutaj jest duża różnica wieku pomiędzy najstarszym a najmłodszą. I jak przy tych zainteresowaniach, czy oni tworzą jakieś grupy, czy to jest takie spontaniczne te grupy, czy jak to wygląda? Szczerze mówiąc, no to nie mam tego tak na bieżąco zewidencjonowanego, ponieważ to Nie, jest nie, dość tak ogólnie. No. Taki płynny proces. Aha. Tutaj jakby takie fale między nimi wymieniają się takimi falami, tak? I to się różnie tam zmienia, bo jakby my mamy taką jakby potrzebę, żeby wszystko sobie poklasyfikować tak normalnie, tak, żeby można było stworzyć na ten temat jakiś taki obraz. Natomiast ja uważam, że to są takie rzeczy, które są o tyle nieklasyfikowalne, że każdy jest egzemplarzem unikatowym i nie da się go zaliczyć do żadnego zbioru, tak bym Nie. powiedziała. Tak. No ale tak, ale te podstawy programowe, jak gdyby to muszą zdawać po prostu w szkole, tak? Tak, muszą zdawać, to znaczy teraz nie w szkole, tylko mamy zdalnie i No mamy tak. teraz 108 egzaminów, czyli połowa pisemnych, połowa ustnych, jeszcze te egzaminy trwają. Więc z każdego przedmiotu ustny i pisemny. Jasne. Dobrze, no to jest, trochę nam tutaj jak gdyby rozjaśniło to, jak u Państwa wygląda dzień. Natomiast jeżeli chodzi o zajęcia, edukację, natomiast jak wygląda dzień takich wakacji, w zasadzie jeżeli wyjazd, no bo to też jest dość chyba skomplikowane przy tej tak licznej rodzinie. Te No ja wyjazdy, myślę, jak to mniej więcej u Was funkcjonuje? no teraz jest tak, że Jak to powiedział mój syn Tomek, jak pojechaliśmy na wakacje do znajomych, to powiedział, tam wakacje były fajne. Byliśmy tam 10 dni i a mówię, a dlaczego były fajne wakacje? Bo wiesz co, bo w pierwszy dzień zdjąłem buty i założyłem je dopiero w dniu wyjazdu. Bo biegał po trawie i po drzewach i wszędzie bez butów. No proszę, o. Da się, da się. No tak, no my generalnie kierujemy się taką zasadą, żeby minimalizować jakieś problemy, czyli wybierać proste ścieżki. Jakby nie trzymamy się jakichś tam rytuałów takich społecznych, że coś trzeba, że coś nie wiem, wypada, czy coś na wakacjach. Rozumiem. Takiego. No tylko po prostu tak sobie można, nie wiem, usiąść na ławce i rano może bocian przelecieć w prawo, wieczorem może wrócić i są fajne wakacje, a może być też intensywnie. No tak szczerze mówiąc, no to w ogóle to normalnie, tak jak każdy spędza wakacje, tylko troszeczkę jest nas więcej. No tak, no właśnie, bo no ale jak transportem, komunikacją miejską się poruszacie? Bo do No, samochodu raczej. poruszamy się na różne sposoby. No, w samochodzie się nie mieścimy, chociaż mamy 9-osobowy, natomiast wyżej to już trzeba mieć prawo jazdy na autobus, jakieś tachografy i te rzeczy. Ojej, No to nie. ale robimy tak, że najstarsi dzięki temu opanowali do perfekcji już przemieszczanie się komunikacją taką publiczną. Więc też jest z tego taka korzyść, że nie są dziećmi podwożonymi. Uczą się samodzielności po prostu podróżowaniu i docieraniu do celu. Tak, no ale bo czasem jeździmy na dwa samochody z jakimiś znajomymi. Myślę, że niedługo już chłopaki będą jeździć, więc no to nie jest jakiś... Jakieś wielkie wyzwanie. Da się to opanować. Super, dziękuję bardzo za rozmowę. Ja bym jeszcze z pani mężem chciał porozmawiać odnośnie muzyki. Ja bardzo dziękuję i podziwiam i gratuluję. No właśnie, jeszcze, bo tak mówiliśmy już o stanie obecnym, natomiast na początku, jak się państwo poznali, to była już jeszcze, jak gdyby klamrą zamknę to pytanie, czy była ta myśl, że to będzie rodzina wielodzietna, czy to tak spontanicznie przychodziło? Bo słyszałem, że to ten okres od poznania do małżeństwa nie był za długi. To było 2 lata.
Więc taki standardowy A to jednak. dwuletni, Nie, bo tam tak, gdzieś dwuletni. doczytałem, jak szukałem informacji, że tam chyba, ale to było oświadczenie się, chyba 2 tygodnie, tak? Czy to. A, to tak, to co innego, No. to oświadczenie, wypowiedzenie słów, że cię kocham, no tak, to było szybko. Chodziliśmy 2 lata, potem mieliśmy ślub, no ale od początku mieliśmy decyzję, że chcemy mieć dużą rodzinę, no bo Deborka ma naprawdę fajną rodzinę, tą wyjściową, no to jest rodzina, która się spotyka, która biesiaduje. Oni pochodzą z Lublina i z okolic Lublina, z Lubelszczyzny. I tam jest taka kultura naprawdę ogromnej gościnności, przyjęcia i takiej biesiady. No, fantastyczna kultura po prostu spędzania czasu razem. I tego, no, naprawdę nie spotkałem się z tym nigdzie indziej. Nawet u nas w górach nie jest to tak bardzo intensywne i spontaniczne jak tam. Tam jest naprawdę na poziomie nieprawdopodobnym. No, a akurat rodzina Deborki, no, jest miła. No, po prostu tam się biesiaduje i spędza razem czas, czy po prostu przy Jest ta szklance radość spotkania herbaty. wspólnego, tak. Tak, no to jest. No, Deborka ma 11 braci i siostry, 3, no i to jest po prostu. Wszyscy już mają swoje dzieci. Tych dzieci jest też sporo, większość też ma już duże rodziny. No fajne, te spotkania są fajne, bardzo inspirujące, dużo ludzi, dużo relacji. No jest to życie, jest to po prostu takie życie. Tu nie ma jakichś takich. Nie ma ludzi odłączonych, którzy gdzieś tam sami próbują walczyć na swoją rękę. Nie. My teraz, mimo że nie mieszkamy tam już ileś lat, no to często się kontaktujemy. Też bardzo tęsknimy za tą przestrzenią takiej właśnie wspólnoty stołu, wspólnoty biesiady. No to jest po prostu piękne. No. To jest naturalne u nich. Nie jest to nabyte. No po prostu. Niech pan sobie wyobrazi Wigilię, w której przy stole jest sama najbliższa rodzina i to jest prawie setka osób. No nie, no to jest niesamowite. Są tylko ciocie, wujki, stryjki tak zwane i tak dalej i jeszcze babcia Mania, jak żyła, świętej pamięci. No, to są po prostu najbliżsi, nie? No, to samo rozdawanie prezentów 2 godziny. A to trwa, no tak, to już jest. Nie, ale to jest Fajne. coś niesamowitego faktycznie, no No, to. to dla dzieci jest takie, to są przeżycia takie. Ja też mam takie wigilie z dzieciństwa, z rodzinnej wsi mojego tatusia z Lipowca, tutaj pod Lipowskim Gronie, pod Równicą. No to tam też, czy tatuś, taka dziewięciodzietna rodzina. I te dzieciaki po prostu, jak już przyszły ze swoimi dziećmi i tak dalej, więc tego było dużo. Pamiętam te duże wigilie właśnie jeszcze z babcią Jadwiszką i tak dalej. No to są te klimaty, takiej wspólnoty dużej. No, w porządku to jest. No super, naprawdę to Tak. można powiedzieć aż pozazdrościć, jak się słucha tej atmosfery i tego, co wy przeżywacie w takim Tak, to jest powiększonym ważne dla gronie. dzieci. To jest ważne dla dzieci, żeby one chłonęły taką atmosferę bycia z rodziną, nie? Dzisiaj Tak. tam chłopcy gdzieś pojechali i pytałem się mojego syna, mówię, weź na pole, no popatrz, jak jest na polu ciepło, trochę tam kałuży, ale właź w błoto, chłopie, bez problemu, nie? Wszystko. Nurkuj w kałuży. A on mówi, nie, mi się nie chce. Ja mówię, czemu? No bo na dworze jest fajnie, jak są wszyscy. A, czyli tworzą się takie więzy, które potem przenoszą się tam na dalsze życie i to co pan powiedział, że to potem na lata i przychodzi Wigilia, przychodzą inne No uroczystości tak. rodzinne Wie pan, nawet wyjście dzieci tu na pole, jak oni grają w piłkę, czy w ringo se grają, czy w coś, no to wychodzą dzieciaki.
No to ja mam takie wrażenie, że po prostu no jest to widokowe dosyć widowisko, takie no, atrakcyjne zjawisko popatrzeć na taką ilość ludzi. No bo taka ilość ludzi występuje w czterech, w trzech rodzinach, nie? No tak. Nie w jednej. Tak to działa. Oni się czują dobrze ze sobą. Pytał pan o te grupy wcześniej. Tak. No to trzeba by się zapytać dzieci, których teraz tu nie ma przy mnie. Oni mają swoje preferencje, tam są tacy starsi, potem trzeba dołączyć do starszych, są ci młodsi, są te małe dzieci, najmniejsze. No to wszystko oczywiście tak naturalnie się też dzieli na grupy wiekowe. To jest bardziej dojrzałością taką psycho, nawet nie fizyczną, tylko psychiczną. Może trochę psychofizyczną, ale głównie psychiczną, że oni po prostu dojrzewają. I mają wspólne tematy, wspólne zdanie i wtedy się jakoś tam grupują w jakieś formy grup, ale wszyscy razem działają naprawdę fajnie. To jest fajnie. Jest po prostu jak w każdej rodzinie. Myślę, że w każdej rodzinie normalnej jest takie zjawisko. Czy jest po prostu trójka dzieci, czwórka, czy dwójka. Tak. No to w każdej rodzinie te dzieci tam jakoś dojrzewają i wspólnie wzrastają w rodzinie. Tak. Dobrze, to ja może bardzo dziękuję też za te refleksje o rodzinie, o dzieciach. Chciałbym jeszcze nawiązać do muzyki, bo jesteście rodziną muzykalną i muzykujecie i chciałbym dopytać o te takie inspiracje. Może też i z pana strony tutaj z Istebnej, bo ten człowiek z lasu to jak gdyby muzyka no, natury i zajrzenie jak gdyby w głąb siebie, to nie jest muzyka, którą się słyszy na co dzień w radiu. Skąd pomysł na tą muzykę? Czy to też jakieś tam wewnętrzne przemyślenia, czy świadomy taki wybór, że nie idę tą ścieżką, gdzie wszyscy, tylko idę trochę w las, że tak powiem, i w ciszę, i w kontemplację? No tak naprawdę ja niczego nie umiem innego w życiu, jak tylko tak grać. I po prostu historia mojego życia jest taka, że ja się wychowałem na tym zaodziu, które jest w środku lasu. Dosłownie przy ścianie lasu. Moje podwórko to po prostu w większości wypadków to był las. Ja w lesie też często grałem. Miałem też świetne warunki do tego, żeby sobie grać i pogrywać i ćwiczyć technikę różną w szkole, ponieważ mój tatuś był dyrektorem szkoły przez wiele lat, więc ja mogłem sobie pozwolić na to, że w tej szkole tata dawał mi do dyspozycji po prostu tą aulę dużą szkolną, która miała naprawdę bardzo dobrą akustykę, bardzo ciekawą akustykę, taką naturalną i tam sobie grałem, ćwiczyłem każdy dźwięk. No właśnie, ale tata nie tylko też dawał salę, udostępniał, ale chyba też inspirował, bo sam przecież. Tata dawał impuls. Świetny dawał impuls. Tata jest mistrzem dawania impulsu. To jest absolutnie, absolutnie dobry adres. Nie jest to typ nauczyciela, który będzie męczył temat i wałkował ucznia, aż po prostu ten padnie nad kolejną techniczną jakimś problemem i będzie męczył człowieka, aż ten techniczny problem przejdzie. Nie, tata dał wolną rękę. Wszyscy tak samo zaczynaliśmy w grupie wielu dzieci i niektórzy z nas wybrali tą drogę muzyczną. Tata nigdy nikogo nie nagabywał, czy nie robił jakichś ciężkich uwag, żeby tam więcej ćwiczyć. No, każdy robił to, co chciał. Szedł własnym rytmem każdy tak, widział. Własny rytm jest najlepszy. I można powiedzieć, że ta jego lekcja była dobra. On też no, technicznie pokazywał te progi instrumentalne, techniczne na tych wszystkich instrumentach. Jak widział, że jest zainteresowanie, jak się poprosiło, jak widział, że to ma sens, nie? Że ktoś chce. Tak, tak. Był pierwszy warunek, żeby chcieć. No i potem to się dokonywało. No, ja ćwiczyłem godzinami. W dzieciństwie ćwiczyłem długimi godzinami. I
Mi to sprawiało wielką przyjemność, kiedy po prostu nie miałem takiego, ja miałem taką chęć, żeby opanować jakiś pomysł, który miałem w głowie. I próba odnalezienia w muzyce tego pomysłu kosztowała mnie wiele godzin i wiele lat pracy. I ona się nie bierze z tego, że jestem jakiś genialny, bo ja nie jestem, ale z tego, że się pracowało nad tym, żeby to znaleźć. I ta ciekawość znalezienia źródła i znalezienia tego, czego oczekiwałem, co słyszałem gdzieś tam podświadomie w uszach, co sobie wyobrażałem, była wielka i ona mnie doprowadziła, ona mi dała taką siłę, żeby mnie doprowadzić do tego miejsca. No, te góralskie instrumenty no, są tak samo trudne jak każde inne, jak się mnie ludzie pytają, czy granie na liściu jest trudne, czy granie na fujarce jednootworowej jest trudne. Czy granie na gajdach jest trudne, czy na fujarce sześciootworowej jest trudne, czy na drungi jest trudne, no to ja mam zawsze tą samą od lat odpowiedź. No to oczywiście tak samo trudne jak gra na fortepianie. No możemy potraktować instrument tak gadżetowo, albo tak, no możemy nawet grać lata i nie wiedzieć, jakie ten instrument ma możliwości. No, to każdy instrument jest absolutnie warty zagłębienia, jest potężnym tematem. Potężnym tematem. Ale trzeba czuć ten Niewątpliwie. instrument, nic na Tak, tak, siłę, żeby tak. tam, tak jak pan mówi, że technicznie można się wyszkolić, ale to jest technika, a tej wirtuozerii nie ma i tego zamiłowania do tego. Wirtuozeria się pojawia przy ogromnej pracy. Tak. Tu nie ma jakichś specjalnych cudów, przynajmniej ich nie znam. No to są po prostu godziny pracy samemu, i grania z ludźmi i grania też z najlepszymi. Ja miałem zawsze okazję grać z najlepszymi muzykami takiej światowej klasy i sławy w dzieciństwie. Także ja mam fajną historię, przez którą A jest jeżeli tylko mówimy orkiestra. o graniu, to jeszcze tak wejdę w słowo. Chciałbym, o ile dobrze pamiętam, na Krupówki wrócić i tam jako byliście węgierskimi czy jakimiś muzykami? A, tak. Tam Może była pan coś taka bliżej historia. powiedzieć na ten temat naszym Tak, słuchaczom? tam była bardzo taka historia humorystyczna w ogóle. Fajna. Ona polega na tym, że w klasie spotkałem kumpla. Kumpla, który siedział ze mną 5 lat w liceum Kellera, bo tam chodziłem do szkoły na budowę instrumentów. No, jestem wykształconym lutnikiem, nie pracuję w lutnictwie od lat, bo zajmuję się muzyką. Nie potrafiłem tego pogodzić, bo trzeba było jednak wybrać. No, po prostu te mocne strony mojego dzieciństwa wzięły górę i ja zająłem się muzyką. Ale tak naprawdę wtedy w liceum żeśmy nie planowali żadnych karier. Czy w podstawówce, w liceum, żadnych karier, żadnych. Nie, nie, nie. Ja zawsze chciałem nagrywać płyty, to pamiętam z dzieciństwa i nagrywać muzykę. To zawsze miałem takie marzenia, żeby robić zespoły, żeby tworzyć muzykę, to zawsze. No, nawiązując do tego, co pan przywołał, no to historia jest taka, że 5 lat w klasie miałem kumpla, który świetnie grał na altówce węgierskiej, tej takiej AGD trzystrunowej. No i ja z nim siedziałem, to był nieprawdopodobny facet, który po prostu grał tak dobrze prawą ręką groovy i rytmy, że po prostu jest wielkiej klasy do dziś. Lewą rękę też, jeśli chodzi o funty, to znaczy funkcję rozwiązania harmonicznego, miał nieprawdopodobnie. Ja zmieniałem tonację z D na S, z czegoś tam w ogóle. No to w ogóle on se radził bez żadnego problemu. Dzięki niemu zresztą dowiedziałem się w wieku 16 lat, że niecały świat gra w tonacji S, w której graliśmy z tatą na Załodziu i w Istebnej. No podstawowa tonacja to jest góralska S, no bo od gajd. Tak, Gajdy tak. są w S. No więc cały świat mój był w S. Jak ja zagrałem na chłopakom na Podhalu, jak zdałem do liceum na Podhale do Zakopanego na S, to oni zdębieli, nie wiedzieli, co się dzieje. Dopiero Bartek zjarzył, że to jest po prostu pół tonu wyżej. I mówi, ty, to jest diss. Co to jest? Ja mówię, no jak to?
Tak się gra. On mówi, jak się gra? No też się gra. Więc to były takie fajne rzeczy. Super to było. Mówi, nie, ale cały świat gra inaczej. Ja mówię, tak? No, chyba wasz świat, tak? No, dobra, no, u nas grają tak. No. To było fajne. No i z tym Bartkiem oczywiście mieliśmy ogromną fascynację. Nawet nie słowacką muzyką, bo słowacka absolutnie była genialna. Tam te Detva, Šariš i tak dalej, to wspaniała przestrzeń muzyczna, a szczególnie Podpolanie, czyli Detva, to genialne, tak jak jazz muzyka. I te sekcje grające są nieprawdopodobnie sprawne technicznie, czyli altówki i kontrabasy, nieprawdopodobnie. Na czele z takim Berki Palaczem, który basista, który grał genialnie na kontrabasie, nie posiadając lewej ręki. O. On grał skronią. O kurczę. Myśmy go słuchali, myśmy się inspirowali. On grał skronią. Miał taką narośl na tej skroni. Wyglądało to tak śmiesznie. Znaczy w ogóle to nie wyglądało śmiesznie, bo właściwie, bo z daleka wyglądało, że facet po prostu wczuwa się w muzykę. A to chodziło o to, że on ruszał głową po podstronnicy kontrabasu, nie? Z góry na dół. O kurczę. Takich mieliśmy mistrzów, nie? Jeździliśmy na Słowację na różne festiwale, żeby je po prostu dopaść, te inspiracje, i słuchaliśmy największych. Wtedy jeszcze żyli w 80-tych, 90-tych latach naprawdę fantastyczni muzycy, którzy po prostu no, są genialni. No i opowieść z Krupówkami jest taka, że po lekcjach chodziliśmy na kwaśnicę do takiej knajpy Redy Kołka. Już jej nie ma na dole, bo Zakopane zostało przebudowane, Krupówki Dolne zmieniły swój kształt. W związku z tym po prostu nie ma tej knajpy, została ona rozebrana, przeniesiona gdzieś tam indziej. Nie ma już tego miejsca. Myśmy tam chodzili no i jedliśmy tą kwaśnicę. No, była dobra, pożywna, nie była taka droga. Kelnerki nas tam lubiały, bo myśmy tam bardzo często chodzili, jak tylko mieliśmy pieniądze na tą zupę. No i pewnego dnia, jak żeśmy zjedli tą kwaśnicę, chcieliśmy jeszcze zjeść więcej, no to podeszła ta kelnerka, pyta się, czy jeszcze coś będziemy tam walczyć z menu, a ona mówi, co chłopaki, coś jeszcze tego, a my, no nie bardzo, ale wie pani co, ale możemy sobie tu zagrać? A ona, zagrać? Co to znaczy? A na czym chcecie zagrać? A no to ja mam takie fujarki, tu mam, a tu kolega ma taką altówkę, to byśmy tam coś zagrali. Ona tak z takim grymasem, bo nas bardzo lubiała ta pani kelnerka. No nie wypadało jej ewidentnie odmówić, tak tylko z uprzejmości, z takiego szacunku, z miłości do nas, bo byliśmy małymi chłopakami tam. No, no, no. Po 17-16 lat. No i ona mówi, a czy 15? Jakoś tak. I ona mówi, tak, możecie, no dobra, możecie, ale jak tego, czyli domyślę, jak będzie słabo, ale jak tego, to przestaniecie. Tak, tak, dobra. No i zaczęliśmy grać. No i co graliśmy? No nasze istebniańskie rzeczy, bo one są piękne. No ja nic innego nie gram w życiu, tylko się inspiruję istebniańskimi rzeczami, które są absolutnie genialne, i do końca moich dni Istebna zostanie największym pokładem moich inspiracji, taką biblioteką, nie? Nieprzebraną biblioteką. Bo istebniańska muzyka jest po prostu genialna, moja żona też się w niej zakochała. Te tematy muzyczne, podziały i jeszcze wiele, wiele nieodkrytych sytuacji, które czeka na muzyków w tej muzyce, są po prostu wspaniałe. No i żeśmy to grali. No i żeśmy śpiewali po istebniańsku, ten Bartek, tak. Właśnie kolega tam mi wtórował drugim głosem. No i żeśmy śpiewali. No i to był pełen sukces, po prostu. Nie wiedzieliśmy, co zrobić już z tymi kwaśnicami na stole, które się pojawiały od po prostu klientów. No tak. Nie wiedzieć już, co było zrobić z tymi golonkami i różnymi innymi szynkami, które zjechały po prostu na nasz stół. Nie mówiąc już o browarach, które się pojawiły w jakichś przemysłowych ilościach w ogóle. Myśmy wtedy młodzi, tam nikt z nas jeszcze tam nie pił żadnego browara, a tu po prostu wjeżdżały w ogóle całe pokłady tego na stół. No, zaskoczenie totalne. Co się dzieje, że tak ludzie zareagują po prostu. No te kelnerki potem, jak myśmy przychodzili, to już w ogóle już nie płacili. Tylko siadaliśmy i pani nam przynosiła tak na rozgrzewkę właśnie tą zupkę.
A potem to co? Tu zagracie? No, to my zagramy, no to ciach. No i znów to samo. I tak po prostu było zawsze. Ale fajność tej sytuacji polega na tym, że poszliśmy potem takiego bardzo znanego muzyka, takiego, to nie chcę mówić jego nazwiska, ale po prostu, bo może nie wiem, czy on chce o tym gadać, czy nie, ale po prostu bardzo, bardzo topowy taki muzyk z Zakopanego, taka ikona po prostu prymistów, genialny skrzypek zresztą. No i poszliśmy do niego, coś tam mieliśmy, jakieś granie, czy o coś tam pytaliśmy, czy coś tam. No i on mówi, wiecie co chłopcy, ale dzisiaj kurde, to nie pogadamy, bo ja idę do Redy Kołki. Ja mówię, tak? Idziecie do Redy Kołki? A po co? No bo tam, kurde, od 2 czy 3 tygodni grają jacyś Czesi czy Węgrzy, po jakimś czesku śpiewają, grają na jakichś węgierskich altówkach i podobno jest to cholernie dobre. No i myśmy w tego wieczora nie poszli tam do tej Redykowki. No więc on nas nie usłyszał, ale to właśnie była taka historia, że od swojego mistrza jakby dostaliśmy taką informację zwrotną, że jacyś po prostu Czesi czy Węgrzy, a ponieważ Istebniańska Gwara dla tych górali z Podhala, no to im się to strasznie kojarzy z czeskim. Tak, tak. No bo tam nie ma tego sycyzy, syćko, tylko jest to wsiecko. Tak. I to po prostu wszystko jest zmiękczone. I oni to skojarzyli, że to są, tak, tak. I oni po prostu słyszą to jako taki trochę czesko-morawski, jakiś taki, takie coś, nie? Te tematy też takie, nie wiedzieli, co z tym zrobić. Tam na tym etapie w 80-tych latach to na Podhalu znali Ukowola Kuźnia Murowana. Nie wiem, co jeszcze tam znali. Jeszcze Kazik Urbaś tam już jeździł, więc miał świetne z nimi kontakty. Nasz Kazo właśnie świętej pamięci jeździł. Tam miał jakieś grania. No to wprowadził tam parę tematów. Mój tatuś też tam był obecny parę razy, więc jakieś tam tematy krążyły. Ale tylu tematów, ile myśmy byli tam z tym kolegą, no to ludzie tam nie słyszeli, nie słyszeli tej muzyki, bo tych podziałów. A ponieważ kolega grał na tej altówce węgierskiej, no tośmy tam wrzucali taki, no nie klasyczny sekund istebniański, no bo gajdy i skrzypce to jest podstawowa muzyka w Istebnej. Tak. Jakby bez sekundu, bez takiego wsparcia tego słowackiego czy węgierskiego. A my, ponieważ kochaliśmy Węgry i węgierską kulturę, do dzisiaj też kochamy strasznie i obaj, no to żeśmy to tak zwęgrzali. Czyli graliśmy na tej zistebnej, tu graliśmy na tej węgierskiej altówce, tu ja na tej fujarce. To było połączenie fujarki z tą altówką było tak nietypowe wtedy, że jeszcze nikt tak w ogóle nie grał. No ale to było takie spontaniczne, tak? Bo czy wyście to ćwiczyli wcześniej? Znaczy, jak to powiedzieć? No myśmy z pasjami po prostu grali. Aha. Kolega przynosił altówkę do szkoły, no bo chodziłem z nim do klasy, do szkoły przynosił i prędzej zapomniał książki albo zeszytu, ale altówkę brał. Miał taką torbę, taką torbę miał z takiego płótna, taką góralską zresztą, nosił te wszystkie rzeczy, bo ona jest dość duża, spora i tam rzucał ten sprzęt. Instrumenty, ja też zawsze nosiłem przy sobie jakąś fujarkę, jedną, dwie, najczęściej taką metalową, ponieważ jak się mi tornistę gdzieś tam na korytarzu zarzucił w jakiś kąt, no to mi się ona nie połamała jak drewniana. Więc tak to było. No ale żeśmy zawsze grali, na przerwach graliśmy w szkole. Myśmy dużo grali, myśmy kochali granie. No po prostu dużo się grało, no. Lubiliśmy to. Przeżywaliśmy to, graliśmy. No człowiek się, jak można się nauczyć grać? No po prostu trzeba grać. Dokładnie. No i taka to jest. No to no właśnie, ta historia niesamowita i rzeczywiście w takim wieku usłyszeć komplement od topowego muzyka, no to tak, to was musiało podnieść na duchu dość mocno. Byliśmy młodymi chłopcami, dzieciakami, którzy usłyszeli od swojego mistrza jakby takie słowa. On się nawet pytał, a nie wiecie, kto tam gra? Co to tam było? O co chodzi? No ale co, już wybiegając trochę w przyszłość, to później i tak się dowiedział się, tak? A nie wiem, do dziś nie wiem. Aha.
I niech żyje w nieświadomości. Myśmy go już potem nie pytali co jak, a potem żeśmy sobie dalej chodzili do tej redykówki, jak mieliśmy czas i ochotę. No potem żeśmy grali gdzieś tam jeszcze, no graliśmy właściwie, jak myśmy grali, no. Graliśmy właściwie byle gdzie, no. Jak żeśmy skończyli szkołę, liceum, zdaliśmy maturę, no to razem żeśmy próbowali zdać na studia, to nam się oczywiście razem nie udało. No i żeśmy tam etnografię próbowali zaatakować w Krakowie, to się udało dopiero rok później. No i jakoś tak, to była też fajna akcja. Ja po prostu się wziąłem z chłopakami z Podhala na taki konkurs do Sanoka. To był 93 albo 4, jakoś tak rok. Chyba 93. Na konkurs do Sanoka, taki międzynarodowy konkurs folkowy i folklorystyczny. Że i muzycy folkowi, tacy z miasta, i takie rootsmeny, jak ja ze wsi, mogli brać po prostu udział i wygrać tam jakąś nagrodę. Nagroda była bardzo duża, bo to finansowo było bardzo dobrze wtedy, jakoś nie pamiętam, jak to była kwota, ale bardzo dobra. I też była promocja w Trójce, jakieś tam nagranie materiału w studio i tak dalej. No i tam oczywiście trzeba było składać demo, wysłać wcześniej demo, no i to demo, czyli nagranie nasze. Tak. I to demo musiało być zatwierdzone przez szanowną komisję. Szanowna komisja klepnęła, to cię zapraszali. No i tych moich kolegów klepnęła ta komisja, mówiąc tak prosto, czyli zaprosiła tak. na ten konkurs, a ja się tak dołączyłem po prostu no, na kolejnego, bo było wolne miejsce w samochodzie. Jedny. No i jak przyjechałem, oczywiście nie wysłałem żadnego demo, nic, zero. No i jak przyjechałem na miejsce, się okazało, kurczę, ja też mogę właściwie wystąpić w tym konkursie. To tam było napisane, że soliści też mogą, nie? No to dobrze, ale popatrzyliśmy też na spis kategorii, które były oceniane i w ciągu pół godziny właściwie stworzyliśmy wszystkie chyba 4 czy 5 kategorii, które były, których żeśmy wcześniej nie planowali. A, czyli wypełniliście całą... Tak, wypełniliśmy cały tam taki ich jakby no taki jakiś harmonogram rodzajów ekip, które mogą tam startować. Od solisty poprzez duet, trio do muzyki źródłowej takiej totalnej, czyli folkloru tak zwanego, do muzyki inspirowanej. No a ponieważ my graliśmy i nasze folklory, ja grałem swoją misterną, potem grałem jakieś tam Węgry, Słowację, Rumunię, Bułgarię i tam Macedonię, no to jest cała muzyka inspirowana, no to, bo to jest troszkę szerzej niż moja wiedza, kochana, misterna, nie? No i wystąpiliśmy w tych wszystkich kategoriach i tak się złożyło, że wzięto mnie do konkursu dzięki właśnie mojemu tacie, bo komisja mówi, no ale zaraz, ale pan przecież nie, miałem wtedy 20 lat, pan przecież nie wysłał demo, pana nie ma na liście. O co panu chodzi? A ja tak miałem pod pachą te wszystkie fujarki, na ludziach zrobiło to wrażenie. Moich instrumentów miałem tyle, że mi się wysypywały spod pachy, wszystkie rogi, fujary, trąby i nie wiadomo co. Ale pan tu ma fajny sprzęt, mówi jeden. Pan tu ma fajny sprzęt, taki muzyk, Marek Kain z Warsowi Manty. I potem zaczął na ty mówić. Mówię, ty, bo ty się musisz znać. Jak masz taki sprzęt, to ty musisz dobrze grać. Jak ty się nazywasz? Ja mówię, no Joszko Broda. I taki najstarszy szef tej komisji mówi, Joszko Broda, a ty jesteś synem Józka Brody? Tak, jestem synem Józka Brody. Nie, no jak jesteś synem Józka Brody, to ty nie musisz mieć demo, człowieku, no ale startuję. A ja mówię, ale wy macie w regulaminie napisane, że jest 5 minut na solistę, na instrument. No ale ja mam 30 instrumentów. To albo będę musiał wybrać, nie wiem, 2, może 3, albo po prostu jakoś byście mi troszkę przedłużyli, bo się nie wyrobi. Samym wyciąganiem się nie wyrobi. Oni się zaczęli śmiać, mówią, dobra, gra ile chcesz. O kurczę, no to faktycznie. Ja chyba zagrałem tam, nie, coś koło 15 minut zagrałem.
bo też nie chciałem tam jakby nadużywać, bo oni też byli zmęczeni, bo słuchali tam dziesiątki osób No tak. i to z całej Europy. No więc ja tam 15 minut obsłużyłem chyba tę większość, powiedzmy, sprzętu. No i potem się okazało, że no tak się jakoś złożyło, że się okazało, że wygraliśmy we wszystkich kategoriach. O cieniu. W jakich startowaliśmy, a ja jako solista zdobyłem w ogóle główną nagrodę i Grand Prix. Czy takie, że tak powiem, z doskoku wejście w konkurs spowodowało, że. Tak, no właśnie i wtedy po prostu po tej nagrodzie, bo tam byli też zawodowi dziennikarze, byli naprawdę ludzie, którzy się znają. To nie był konkurs z ludźmi, którzy no, są postawieni, bo jest jakaś polityka w tym, czy jakieś tam nie wiadomo co. Tak. To są ludzie, którzy byli merytoryczni, między innymi Marysia Krupowiec i tak dalej. Tam było kupę ludzi też z radia, z Polskiego Radia. No i okej, no i ja trafiłem 2 dni później po konkursie, trafiłem na wywiad, bo tam w ramach Grand Prix był wywiad w Trójce. Poznałem Wojtka Osowskiego, dziennikarza Trójki, radiowej Trójki. No i Wojtek no zrobił taki standardowy wywiad ze mną, co tam, wszystko w porządku. I mówi tak na koniec, a na tym chcesz grać? Jak tam później jakąś muzykę, ja mówi do mnie poza mikrofon, mówi, a na tym chcesz zagrać? Ja mówię, no nie wiem, no, na drumli bym zagrał. On tak, na drumli? Ale co można zagrać na drumli? No, nie, że zagram jakiś. Ale wie pan, panie Wojtku, ja się chowałem na pana audycję, jak mu tłumaczyłem, nie? Jakaś folkowa pigułka. Ja wiem, co to jest jakby taka muzyka dobra, która ma uderzyć w serce. Ja zagram dobrze na drumli. No dobra, to zagraj trochę na drumli i potem na fujarce. Dobra. No i puścili mnie, zagrałem na drumli. Nie musiałem już dogrywać na fujarce, Zrobiła wrażenie. bo oni chyba nie wiedzieli, co się dzieje za szybą, to było widać, bo ja stałem za taką dużą szybą, jak uderzy serce. To zrobiło dobre wrażenie na nich. Wojtek miał faktycznie łzy w oczach. Mnie bardzo przeprosił za ten tekst, co można zagrać na drumli. No i od razu mnie prosił o następny numer i mówi tak, a wiesz co, następny graj na czym chcesz i co chcesz w ogóle. No to ja wziąłem fujarę tam jakąś i zaśpiewałem Doliny. Tej styrniańskiej, beskidzkie, piękne. Tak. No i też było fajnie. No i jak skończyłem śpiewać Doliny i wszedłem z powrotem do reżyserki, to Wojtek mówi, wiesz, dobre to. I jeśli ci mogę pomóc, no to tu jest Alicja Leszczyńska, taka moja koleżanka. To był taki wielki boss w Trójce wtedy, taki totalny dziennikarz, topowy w ogóle. Alicja, do dzisiaj do niej dzwoni, ale jest genialna w ogóle. I ma ogromną wiedzę na temat radia. No i w ogóle branży muzycznej. I on mówi, wiesz, jak chcesz, to Alicja zostanie twoim menadżerem. O, to było nobilitacja. A ja mówię, no pewnie, że chcę. No, rzeczywiście, to czyli No i taka trampolina po prostu od razu po tym tak. konkursie. Tak, bo pierwsza jakby sytuacja, która się działa w mojej muzyce i w mojej pracy muzycznej, działa się wokół tatusia. Wszystko było wokół tatusia. Jeździliśmy po świecie naprawdę z tatą dużo. Graliśmy świetnie. Przepraszam, że ja tak mówię o tym, Nie, ale to ja tu ale nawet nie odzywam się, bo nie ma co zaprzeczać, tylko przytakiwać. może trochę, może nie powiem tak publicznie, mówię, że świetnie, bo to zawsze jest takie może Ale to jest metalowate prawda, no takie. tu nie ma co. Nieważne, w każdym razie tata gra genialnie. A tata jest absolutnym gajdoszem, absolutnym muzykiem, który gra genialnie na trąbie i świetnie śpiewa białym głosem. I ja obok tego taty naprawdę tam jakoś potrafiłem się zmieścić i było naprawdę grubo. Jak graliśmy skrzypce, gajdy, no to mi się zawsze rozpływało serce, moim znajomym słuchaczom też. I to po prostu działo przez lata, od dzieciństwa. Nasze nagrania są w radiu w Ostrawie. Ja tam mam 6 lat, ja gram. Więc cała dokumentacja jest w wielu radiach. Też jak miałem 13 lat, to 13 czy 14 jakoś tak,
przyjechał taki Warburg, który był jeżdżącym studiem z radia z Niemiec, z Kolonii. Jeszcze przecież był komunizm. Tak. I oni dostali pozwolenie, żeby nagrywać muzyków, autochtonów z całego świata. Takich naprawdę fajnie brzmiących. I do nas też trafili. Dostali jakiś adres z polskiego radia czy skądś tam, nie wiem. No i nagrali tatusia i mnie. Nasza muzyka znajduje się na takiej płycie Milk de Pologne. Tam jest 200 chyba 40 płyt z całego świata, takich no bardzo, ja polecam każdemu, kto kocha muzykę, nie tylko muzykę góralską, ale kto kocha muzykę źródłową, czyli na przykład góralską, to jest do kupienia, bo oni wznowili teraz tą serię, taka seria płyt Radia Okora, francuska, Radio Okora, Musique du Monde i tam na 220 czy 240 płyt. Jedna jest nasza, tam zespół z różnymi innymi wspaniałymi polskimi wykonawcami, również z archiwami cudownymi, jaka muzyka polska. No i takie rzeczy zaliczaliśmy. Ten pierwszy obieg był wokół tatusia właśnie. On był bardzo dobry, bo to było takie naturalne poznanie mikrofonów, sceny, grania poza sceną, bo to jest co innego granie muzyki góralski na scenie, to jest zupełnie co innego i nie ma to nic wspólnego z graniem, jak się idzie po połazach i się przychodzi po prostu do ciotki od Kuliczka w Koniakowie i się śpiewa kurde, Trzech Króli albo tam jakichś Pastuszków albo Sto wejście już mili ludzie. No to nie ma nic wspólnego. To są dwa światy po prostu zupełnie. To są totalnie dwa światy i mistrzem świata zostaje ten, kto potrafi choć element tego wyciągnąć na scenę. Tak. No i tu się udało. No, ale... no to już trzeba po prostu pytać się ludzi, którzy słuchają tej mojej muzyki. No właśnie, teraz jeszcze odnośnie muzyki. Gdzie można, że tak powiem, nabyć? Bo to nie jest muzyka, którą w każdym Empiku znajdziemy na półce. No z Empikami, z Trójką też się teraz zmieniło. Jak wiecie, jest taki duży teraz dym, zamieszanie z Trójką, no. Ale no, ja już też jakby... sytuacja w ogóle puszczania muzyki, dobrej muzyki, okej, no jakiejkolwiek muzyki, nawet niekoniecznie dobrej, ale muzyki się bardzo zmieniła. Sposób, w jaki utwór jest dopuszczany do emisji, bardzo się zmienił. Nie będę tu się zagłębiał, bo to jest coś, co zastanawia. I tu po prostu są takie branżowe wiadomości, niepotrzebne ludziom. Ale za moich czasów, czyli w tych 80., początku 90. lat, to wyglądało trochę inaczej. Gdzie to kupić? No, gdzieś trzeba stuknąć w internet, jest jakaś moja strona, jest jakiś jeden sklep, na którym sprzedajemy Człowieka z lasu. Tak, płyta Debora, która jest bardzo takim dla mnie inspirującym momentem w mojej pracy muzycznej, gdzie są te isterniańskie kawałki wreszcie nagrane i zaśpiewane tak, jak wyobrażała to sobie moja żona, która się w nich zakochała. Jest do kupienia, zdaje się, w sklepie Polskiego Radia. I różne inne płyty też są gdzieś tam do kupienia. Ale już się sprzedało, musimy teraz zgromadzić pieniądze, żeby je wznowić. Pandemia nam to trochę wstrzymuje, bo to są finanse, więc to trzeba zorganizować, żeby zapłacić, wydrukować i puścić w świat. No a jeśli chodzi o Człowieka z lasu, o którego pan wcześniej pytał, to ja tą płytę nagrałem właściwie w ten sposób, że wszedłem do studia nagrań, w którym po drugiej stronie szyby, bo czymś bardzo ważnym jest człowiek po drugiej stronie szyby, jak się nagrywa muzykę. Człowiek po drugiej stronie szyby to jest ten, który realizuje dźwięk. Tak. On decyduje o poziomach, o ustawieniu mikrofonu. Na końcu jest również twórcą, ogromnym twórcą, jest współtwórcą muzyki ze mną, ponieważ tworzy brzmienie również. Brzmienie po prostu trzeba umieć uchwycić. To nie są żadne czary, nie ma w tym magii.
są Ale trzeba po ogromne. prostu to czuć, no wiedzieć, jak to Tak, to jest ogromne chodzi. doświadczenie, ogromna wiedza. Tak. Ogromna, potężna wiedza. Nie ma w tym czarów. To jest potężna wiedza. No i trafiłem na takiego człowieka, który naprawdę świetnie słuchał jak muzyk, bo sam jest muzykiem ten realizator, i świetnie potrafił nagrywać. W związku z tym pamiętam dzień, w którym szedłem do studia. To była godzina jakaś 10, 10:30. Wyciągnąłem swój sprzęt. To zajęło mi jakąś godzinę. Jak to wszystko ułożyłem, no to poprosiłem, powiedziałem im, na czym będę grał. Oni poustawiali mi mikrofony. Ja miałem taką intuicję, prośbę, żeby jakby nie przerywać sesji, tylko żebym mógł przechodzić z jednej ekspozycji mikrofonu do drugiej, bo inaczej się nagrywa gajdy, inaczej dudy galicyjskie, a inaczej kozę podhalańską, a inaczej się gra na naszych istymiańskich fujarkach, piszczałkach, drumach. To wszystko wymaga innego ustawiania mikrofonów. Więc myśmy te wszystkie mikrofony od razu ustawili. I to było bardzo fajne, to była dobra decyzja. No i zacząłem grać o tam, nie wiem, tej 11 chyba. Skończyłem chyba o 18. Albo o 17. Ja grałem tam chyba ponad 5 godzin materiału zostało zapisanego, albo 6 muzyki. Ja właściwie nie przerywałem. No właśnie, Następne chciałem to drumle. dopytać. To był taki jeden ciąg, tak? Tak, Tego. jeden ciąg, tak. Ojej. Na samych drumlach grałem godzinę 20. I oni mieli strasznego stracha. W pewnym momencie musiałem skończyć, bo grałbym trochę dłużej, bo miałem taki plan, ale musiałem skończyć i akurat przerwać sesję, bo się musiałem zapytać, co się stało po drugiej stronie szyby, bo widziałem, że po drugiej stronie szyby zaczynają się dziwnie ruszać nerwowo i po prostu zaniepokoiło mnie to, nie? Okazało się, że Wave, ten komputerowy program, który nagrywa dźwięk, oni jeszcze nie nagrywali nigdy w życiu, mimo że są totalnie doświadczonymi realizatorami, czegoś takiego, co trwało godzinę 20 w jednym ciągu. I bali się, że komputer tego nie zapisze. Że im to utnie. Że im to gdzieś wetnie, skonwertuje, że to stracimy. Ale zapisało. No to super. Już a wszyscy wiemy, że godzinę 20 można grać. Potem wydarzenie, no czyli też to był Tak. jakiś. No i to jest ten człowiek z lasu, a człowiek z lasu wziął się z naszego pomysłu, ponieważ ja kocham las i uważam, że to jest miejsce dla mnie. No, po prostu moim celem jest powrót do Istebnej, zamieszkanie tam z powrotem, blisko lasu. No bo po prostu uważam, że Czyli co, no, powrót do korzeni, tak? No. to jest miejsce absolutnie, tam się urodziłem, tam się wśród tych ludzi wychowałem, to jest moje miejsce. Miałem też taki pomysł, żeby po prostu z dobrymi mikrofonami udać się do lasu i żeby nagrywać w lesie. I co się okazało, że w ogóle w przestrzeni naturalnej to też nie jest żadna magia, ani żadne czary, ani żadna filozofia ekologiczno, jakaś tam. To jest taki fakt, że te instrumenty bardzo ciekawie i bardzo dobrze, moim zdaniem, brzmią w naturze. Właśnie w lesie. Ale co, nie ma Brzmią tych świetnie. zakłóceń naszej cywilizacji gdzieś tam w tle, samochód odległy? Nie no, w studio mamy przestrzeń. Dobre studia nagrań mają 11 metrów sufitu, tam się rozchodzi dźwięk. 10-11. I tam ten dźwięk ma się gdzie inkubować. W S4 tam chyba nie ma 11, tam nie wiem ile jest, 8, coś takiego. To wszystko jest bardzo ważne. A jaki sufit jest w lesie? Stratosferę idzie. No jest kosmos, no. No Nie tak. ma sufitu, co tam jest. No. Pąbuczek tam gdzieś. No to nie ma tego sufitu. Nie osiągamy tych wysokości. W związku z tym dźwięk jest falą i fala rozchodzi się, jak to fala, poprzez różnego rodzaju interferencje, transformacje tych interferencji od drzewa, ona się odbija tu, tam.
przestrzeń, no to i tam są miejsca w lesie, gdzie gra się świetnie. Naprawdę o dziwo cudownie i bez większego sprzętu, bez wielkiego zaplecza zarejestrowaliśmy muzykę, która była bardzo, bardzo ciekawie nagrana. Są takie filmy na YouTubie, Człowiek z lasu, Joszko Broda, Człowiek z lasu. Tam jest, jeszcze zresztą nie wszystkie żeśmy zmontowali, tam jest fujara, chyba drumle jakieś ze dwie są, coś tam chyba jakaś... To na tej stronie tam jest, wiem. Też tam na YouTubie gdzieś tam to się tłucze. I to są sytuacje, w których są właśnie te przestrzenie nagrane. O. I to też nie ma w tym filozofii jakiejś ekologiczno, nie wiadomo jakiej, duchowej, że tutaj chcemy coś przeżyć, dlatego że chcemy przeżyć, to musimy iść do lasu. Nie. Idziemy do lasu, bo tam jest dobrze. Tam jest naturalnie wszystko poukładane tak, jak ma być. Tak. Po prostu. A róg, jak nagrywałem na Ochocitej, przy wschodzie słońca, no to też było w porządku. Samochody nie jeździły, no bo to kto za wariat będzie jeździł po Koniakowie o 3 rano. Tak. No i dobrze. No. I poszło. Świetnie się grało. No poszło, świetnie się, dźwięk piękny. Wtedy w ogóle można odkryć instrument. Jakby technika gry też moja się zmieniła po tych nagraniach. Zupełnie. Tak. Czyli co, jednak jak to doświadczenie w plenerze, że tak powiem, przeniosło się to później znaczy, na warsztat. W plenerze ja grałem często, ale nigdy nie grałem w plenerze i potem tego nie słuchałem. No bo to trzeba było nagrać, nie? Ja tego nie nagrywałem. Aha. A w momencie, kiedy ja to nagrałem... O, Piotr przyszedł do mnie. Tak, to go poproś, dobra? To powie, że tatuś prosi. Dobra? No, Piotruś przyszedł mój, to jest moje 10. dziecko. Wspaniały Piotr. Idź poproś go. Przepraszam, ale... Nie, no to jest właśnie, to jest to naturalne, o to mi chodziło, żeby to życie Piotruś, też pokazać rodziny. Wspaniałym chłopcem. No i jak słuchasz tej muzyki, którą nagrywasz, to inaczej potem jakby są te konkluzje i te jakby no... wnioski, a inne jak się nagrywa w studio. No to jak posłuchałem tego z pleneru, to żeśmy oniemieli. Naprawdę to dobrze brzmi. Czyli po tylu latach grania, takiego już zawodowego, można się jeszcze zaskoczyć. Wiele. Jest jakby rzeczy do zrobienia w muzyce, w brzmieniu nad instrumentem każdym. Ja gram na kilkudziesięciu instrumentach, ale na każdym jest to ogrom, naprawdę ogrom. To jest nieprzebrana rzecz. Tak samo jak wcześniej mówiłem o tej inspiracji tym cudownym etnosem, którym jest właśnie kultura istebniańska. Taka specyficzna po prostu nuta, specyficzny zaśpiew, tematy, genialne tematy muzyczne. To jest coś nieprawdopodobnego. Weźmiemy doliny, czy jakiś temat do swobody, czy szumi dolina, czy te żywe też, te polki wszystkie, te albo te tam czardasze, no to są te tańce wszystkie. To są naprawdę fajne konstrukcje. Muzycznie znakomite. Znakomite. Oj, przepraszam. No właśnie, bo tak patrzę, myśmy na chwilę się umówili, a tu gadamy i można by rozmawiać jeszcze ho-ho, ale nie chcę właśnie zabierać tam czasu, bo rodzina też potrzebuje uwagi i tam. Myślę, że jak kiedyś w Istebnej pan będzie, to byśmy się umówili jeszcze na taką rozmowę. Tak, zawsze bardzo chętnie. I sobie porozmawiamy. A dzisiaj chciałbym bardzo, bardzo podziękować za tą inspirującą rozmowę. Bo jak mówię, nie przewidywałem, że to tak będzie długo trwało. Znaczy długo, to dla mnie to zleciało raz, dwa. Tylko no jest tyle rzeczy do opowiedzenia i tyle pan ma doświadczeń, jakichś przeżyć z muzyką i to jest coś fantastycznego i do tego będę chciał wrócić. Może razem z ojcem jakoś gdzieś tam się wspólnie też uda. Tak, absolutnie. Bardzo proszę. Moja żona też, o Piotr znów mnie nawiedził, moja żona też jest muzycznie, właściwie nie ma żadnego wykształcenia, ale w ostatnich
trzech latach napisała ponad 220 piosenek. Oj, no to jest tak. Niesamowite. I ze słowami, tak. To jest absolutnie potężne. Czyli kompletne słowa i muzyka. To... Tak. Tak. I ona ma dobre pomysły, ma świetne pomysły. Kiedy pracujemy nad płytą w studio, ma świetną intuicję muzyczną. Potrafi naprawdę bardzo, bardzo dobrze decydować. No, to jest dobry muzyk. O, no to cieszę się na spotkanie z wami w Istebnej, że tak powiem. Tak. I będziemy w kontakcie, jak mówię, no, jeżeli tylko będzie okazja. Teraz jest już ciepło, to wyjdziemy gdzieś do lasu i sobie siądziemy i wezmę kamerę i sobie porozmawiamy już tak po prostu tak, w przyrodzie. Bardzo miło się rozmawiało. Mam nadzieję, że dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i jeszcze raz wszystkiego dobrego i proszę uściskać dzieci, bo tam trochę ściskania jest, ale dziękuję za te refleksje o rodzinie i o muzyce. Jeszcze raz i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Tak. Dobranoc. Dziękuję uprzejmie. Dobranoc. Dobranoc.